W tym wideo naszym zadaniem będzie dojście do tego, ile wynosi x. I popatrzmy. W tym celu będziemy musieli odczytać sobie kilka informacji. Widzimy, że tutaj 2x jest składnikiem trójkąta. To jest kąt w tym trójkącie, ale to nie zbyle jaki trójkąt, ponieważ to jest trójkąt, którego dwa boki są identyczne. To znaczy, że jest to trójkąt równoramienny. A co... Yy, Możemy sobie teraz jeszcze odczytać, możemy zauważyć, że ten element jest równoległy do tutaj tego elementu. Wprowadzę jeszcze dodatkowe oznaczenie. To jest półprosta, tak? Ma początek, nie ma końca. Czyli ta półprosta jest równoległa tutaj do tego odcinka. Ale możemy sobie tę półprostą przedłużyć w taki sposób, aby otrzymać prostą i tak samo tutaj ten... Odcinek. I teraz co to nam da? Jeśli odcinek CB również przedłużymy sobie tutaj w taki sposób, to yy, popatrzmy. Widzimy, że mamy dwie proste równoległe, które są przecięte trzecią prostą. A to e, daje nam informację, że powstały tutaj specjalne kąty i możemy e, powiedzieć, że ten kąt oraz ten kąt są identyczne, bo to są kąty naprzemianległe wewnętrzne. Moglibyśmy dojść do tego również troszeczkę innym sposobem. Ten kąt e, tutaj oraz ten kąt to są kąty odpowiadające które mają identyczne miary, które są takie same, a ten kąt oraz ten kąt to są kąty wierzchołkowe, a kąty wierzchołkowe również są identyczne, czyli skoro tutaj mamy x plus 10, to również tutaj będziemy mieli x plus 10. I wiemy, że to jest trójkąt równoramienny, czyli ten kąt oraz ten kąt również będą takie same, tak? Czyli tutaj mamy x plus 10. Skoro tutaj są e, ramiona, te ramiona są identyczne, to jest podstawa, czyli te kąty tutaj przy tej podstawie będą takie same. I co to nam daje? To nam daje informację, że mamy tutaj wszystkie kąty tego trójkąta. A co wiemy o kątach w trójkącie? Wiemy, że sumują się do 180 stopni, czyli 2x plus x plus 10 plus x plus 10 równa się 180. I aby dojść do tego, ile wynosi x, musimy rozwiązać to równanie. Ponieważ, e, po, znaczy nie ponieważ, popatrzmy, tutaj mamy 2x, tutaj mamy x o, może zaznaczę ze znakiem, 2x plus x to jest 3x plus x to jest 4x, tak? E, tutaj mamy 10 plus 10, to mamy tutaj plus 20. 4x plus 20 równa się 180. I aby dojść do x, musimy od lewej strony i od prawej strony odjąć 20, ponieważ e, tutaj chcemy, aby został na razie element 4x, więc tutaj będziemy mieli 4x równa się 160. Ale teraz e, popatrzmy, tutaj mamy 4x, a chcemy mieć jednego x, więc musimy to równanie obustronnie podzielić przez 4 i otrzymamy, że x równa się 40 i nasze zadanie zostało wykonane. Moglibyśmy iść troszeczkę dalej, moglibyśmy powiedzieć, że ten kąt ma miarę 80 stopni, ten 50 stopni oraz ten 50 stopni. Widzimy 50 plus 50 to jest 100 plus 80 to jest 180, więc wszystko nam się zgadza. Skoro ten kąt ma miarę 50 stopni, to ten kąt jest taki sam. I również ma miarę 50 stopni. I ten kąt, który znajduje się tutaj, również ma miarę 50 stopni, bo to jest taki sam kąt, jak ten, który znajduje się tutaj. Więc e, odpowiedź e, na nasze pytanie e, to jest taka, że x równa się 40.